Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 20. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo w tej serii pojedynków, porozmawiam z moim gościem, a jest nim Michał Schubert. Witam. Dzień dobry. Gwardia Koszalin. Trzeba przyznać, że no, gwardziści od początku tej rundy, ale też i pod koniec tamtej rundy są w pełnej formie, w pełnej dyspozycji. Trzeba przyznać, że jesteście praktycznie nie do zatrzymania w tej chwili dla rywali. Znaczy tak, nasza forma jest bardzo dobra. Przepracowaliśmy dobrze obóz przygotowawczy i patrzymy na kolejne spotkania, żeby je wygrywać i tylko to nas interesuje. Trzeba powiedzieć, że pozostali rywale też mieli swoje obozy przygotowawcze, też mieli swoje przygotowania do rozgrywek wiosennych, ale tutaj na dzień dobry mieliście naprawdę bardzo wymagających przeciwników. Wcale to nie byli przeciwnicy z dolnej półki. No, można powiedzieć, po pozycji w tabeli taka Wineta Wolin to niby jest słabszy przeciwnik, ale z drugiej strony to jest zespół, który w poprzednim sezonie wygrał ligę, więc to też nie jest zespół przypadkowy, tak można to określić. Trzy zwycięstwa na dzień dobry z ekipami, które naprawdę są wymagającymi przeciwnikami, to robi wrażenie. Znaczy, robi wrażenie na pewno i my chcemy dalej wygrywać, mówię, zdobywać punkty z każdym zespołem, czy to jest góra, czy dół tabeli. I to tak naprawdę w tej lidze każdy z każdym może wygrać i które miejsce zespół zajmuje, to tak naprawdę w dniu meczu schodzi na drugi plan. Dyspozycja dnia. To najbardziej, tak myślę, się liczy i myślę, że każdy kolejny mecz będziemy chcieli wygrywać, co to nie będzie za przeciwnik. 7-8 zespołów w tej trzeciej lidze to są bardzo wyrównane drużyny, jeżeli chodzi o drobki punktowe. Tak naprawdę dwa zwycięstwa z rzędu windują zespół bardzo wysoko w tabeli. U was są trzy zwycięstwa z rzędu, od razu skoczyliście na pierwszy plac. Nawet ta kolejka pokazała, że nie można być pewnym zwycięstwa w żadnej kolejce z żadnym przeciwnikiem. Nawet Leśnik ma nowo się postawił Pogoni Lęborg, co też jest w pewien sposób, może nie niespodzianką, no bo Pogoń w konsekwencji wygrała mecz, ale mimo wszystko pokazuje, że no nie jest łatwo wygrywać w tej lidze. No tak jak mówiłem, tutaj każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać. Więc koncentracja musi być w każdym meczu stuprocentowa i żeby ona taka była zawsze. Patrząc na zespół koszański w tych pierwszych trzech meczach, trzeba powiedzieć jasno, że jest bardzo fajnie zbilansowany. W każdej formacji jest odpowiedni zawodnik na odpowiedniej pozycji. No, patrząc na ciebie, to jesteś przesunięty, porównując poprzednią rundę do tej rundy na skrzydło, ale mimo wszystko i tak bardziej masz ten ciąg do przodu i ta pozycja chyba ci służy. Znaczy, służy mi jak najbardziej. Trener mnie przesunął na bok. Ja potrafię grać również na tej pozycji, na dziewiątce też, ale z racji tego, że Przemek Brzeziański przyszedł do naszego zespołu i trener jakby chciał, żebyśmy oboje byli na boisku w tym samym czasie, przesunął mnie i jak widzimy, na razie to wychodzi. Dużo się też mówiło o tym, że trener Tadeusz Żakieta preferuje bardzo defensywne ustawienie zespołu i na grę z kontry. Owszem, gwardziści fajnie kontrują, ale tak patrząc z drugiej strony i też zarzucano, że mało bramek zdobywa gwardia w swoich spotkaniach. A w tej chwili macie tych bramek już sporo zdobytych w trzech pierwszych meczach. Znaczy zawsze chcemy nie stracić bramki. Na tym nam najbardziej zależy. Jak widać zresztą po tabeli mamy tych bramek straconych najmniej. A z przodu zawsze coś stworzymy i oby wpadło to do siatki, żebyśmy wygrali mecz. Trochę tak mówią i kibice, i jacyś znawcy, powiedzmy, Gwardii Koszalin, że tak naprawdę zespół zaskoczył po 20 słabych minutach z Elaną. W momencie, kiedy strzeliście bramkę na 1-0 z rzutu rożnego, to zespół zaskoczył i od tego momentu praktycznie nie mieliście takiego słabego fragmentu spotkania. Znaczy, może tak, może to był taki impuls do tego, że jednak ten mecz może się potoczyć po naszej myśli i to nam dało wiatru w żagle i strzeliliśmy kolejne dwie bramki. No tobie też wiatru w żagle dało, w dwóch kolejnych meczach dwie bramki. Znaczy no, cieszę się, że strzelam i oby to trwało jak najdłużej. W ostatnim spotkaniu Michał Schubert bramki nie strzelił, ale Gwardia wygrała swój pojedynek. Tutaj może nie tyle przełamanie, co wstrzelenie się po powrocie do Gwardii Koszalin Przemysława Brzeziańskiego. Zobaczmy, jak to wyglądało na boisku.
W 20. kolejce spotkań Gwardia Koszalin Stroje Czerwone podejmowała na własnym boisku Winetę Wolin. Gwardziści w tym roku wygrali wszystkie dotychczasowe mecze ligowe. Wineta wszystkie przegrała. Dla obu ekip spotkanie mogło oznaczać przerwanie którejś z serii. Rozpoczynamy od ataku gwardzistów. Ziętarski do Brzezińskiego, ten do Gintera, broni bramkarz Winety. 19. minuta spotkania. Rzucał tu Bartosz Maciąg, Przemysław Brzeziński. Zaskakujące uderzenie i jest prowadzenie 1-0. Pierwsza bramka Przemysława Brzeziańskiego dla zespołu koszańskiego po powrocie do Gwardii. Chwilę później w odpowiedzi Wineta, Oskar Fiołkowski sam na sam. Lepszy jednak Adrian Hartleb, golkiper Gwardii. Kontra w wykonaniu gwardzistów. Przemysław Brzeziański lepszy od obrońcy Winety. Uderza, jest gol na 2-0. Była to 23. minuta spotkania. Sebastian Ginter fauluje w polu karnym Fiałkowskiego. Sędzia dyktuje rzut karny. Do jedenastki podchodzi Adam Nagórski. Przegrywa jednak pojedynek z Adrianem Hartlebem. Przechodzimy do drugiej części meczu. Akcja w wykonaniu gwardzistów. Ginter do Brzeziańskiego. Ten się rozpędza, uderza jednak, broni bramkarz Winety. Goście próbują atakować, jednak świetny przechwyt Aleksandra Januszkiewicza. Debiutant w barwach Gwardii. Pędzi sam na sam, uderza jednak, broni golkiper drużyny przyjezdnej. Końcówka spotkania, Paweł Hamera dośrodkowuje. Norbert Dondera tak niefortunnie interweniuje, że kieruje piłkę do własnej bramki. Mamy trafienie kontaktowe. Jeszcze w końcówce goście groźnie uderzają, ale na posterunku golkiper Gwardii. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Gwardia wygrywa z Winetą Wolin 2-1. Ciężko podsumować mecz, jak przegrywa się piąty raz kolejne spotkanie. No ale nic, no, w takich momentach poznaje się, na ile zespół ma charakter, na ile w klubie jesteśmy w stanie powalczyć o to, żeby było lepiej. Dzisiaj zawodnicy zdecydowanie stanęli na wysokości zadania i to absolutnie nie mam do nich uwag. Podeszli do meczu naprawdę na 100% i to było widać, że chcą. No, rzeczywiście kontrowersja, szczególnie przy tej drugiej bramce, bo według mnie tam był faul i to tak ewidentny, że ten sędzia nie... Zagadką jest dla mnie, jak mógł tego nie widzieć. Chyba nasz zawodnik, nie wiem, musiał odklepać, to wtedy może by gwiznął, ale ściągany gdzieś tam za szyję do ziemi. Swoją drogą, no tak, nie strzelamy rzutu karnego na stadionie lidera, nie strzelamy jakichś tam okazji, a dobrze też wiemy o tym, że Gwardia to mistrzowie grania z kontrataku, przygotowani fantastycznie do takiego grania, plus zawodnicy, którzy umieją wykorzystać swój potencjał szybkościowy i to faktycznie tak wyglądało i tak zakładaliśmy, że będzie. Jeśli stracimy pierwszą bramkę, to Gwardia stanie troszkę niżej i spróbuje grać z kontrataku, a tak jak wcześniej powiedziałem, robią to bardzo dobrze, więc no, wypunktowali nas dziś. A ja jeszcze raz tylko powiem, że moi zawodnicy naprawdę dzisiaj spisali się dobrze i chcieli ten mecz bardzo wygrać i powalczyli od pierwszej do ostatniej minuty. Widzieliśmy, że Wineta tutaj przyjedzie i na pewno będzie walczyła o zwycięstwo. To jest też taki fajny mecz dla zespołów, które nie mogą się od jakiegoś czasu wygrać spotkania i zawsze mecz na boisku zespołu, który jest u góry tabeli, zawsze jest takim meczem na fajne odbicie. Mieliśmy swój plan na ten mecz. Udało nam się strzelić dwie bramki do przerwy. Choć mecz w pierwszej połowie był bardzo wyrównany. Fajnie, że dwukrotnie trafił do bramki Przemysław Brzeziański. Chodzi nam o to, żeby w końcu zaczął strzelać, a napastnicy gdzieś tam, prawo serii gdzieś tam ma swoje znaczenie i wierzę w to, że jak już zaczął, to już tak pójdzie do końca. Natomiast po przerwie zrobiliśmy sobie sami niepotrzebnie horror, bo niepotrzebna ta sytuacja bramkowa, jeżeli chodzi o moim zdaniem brak komunikacji między Hartlebem a Donderą, bo piłka nie była na tyle niebezpieczna, żeby tam coś wybijać. I te 8 minut ostatnie, nawet więcej plus doliczone, było takie dla nas
nieciekawe, ponieważ no, Wineta bardzo fajnie się czuła tam gdzieś na tym naszym przedpolu, 20, 25, 30 metr. Bardzo fajna gra z pierwszej piłki na prostopadłe piłki i to było bardzo niebezpieczne. No, szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych sytuacji przy 2-0. No, tutaj idealne kontry i sytuacje bramkowe Brzezińskiego i Januszkiewicza, który dzisiaj zadebiutował w pierwszym meczu w Gwardii. I byłby spokój, tak? A tak to do końca drżeliśmy o wynik, bo różnie to się mogło skończyć. Szkoda tego meczu. Mogliśmy pokusić się o lepszy rezultat na boisku lidera, jakąś sensację sprawić. Mieliśmy swoje sytuacje, nie obyło się tego bez kontrowersji. No co, ten mecz to już historia. Za tydzień gramy w Dom Świecie, mecz za 6 punktów. Przepracować ciężko tydzień i zapunktować. Dziękuję. Czy można mówić tak, że gra się w tej chwili podaje już presję? Myślę, że nie, no, oczekiwania na pewno są, bo w tamtym roku w sezonie wygraliśmy ligę. Trochę zawodników nas odeszło. Nie ma już tego doświadczenia, co było, no ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. To już jest kolejny mecz, w którym zdobywamy ciężkie 3 punkty. Natomiast odnośnie meczu uważam, że paradoksalnie, gdy graliśmy wysoko i nie pozwalaliśmy grać w Winecie, było nam łatwiej. Natomiast gdy cofaliśmy się i nie prowadziliśmy takiej agresywnej gry z przodu, no cofaliśmy się i wtedy Wineta miała jakieś tam swoje sytuacje. No, cieszymy się, że Adrian wybronił rzut karny, w końcu od tego jest. Jesteśmy z Norbertem Donderą, że trudno, no, przelała mu się ta piłka. Natomiast jesteśmy drużyną, każdy walczy za każdego i ciężkie wywalczone 3 punkty zostają w koszali. W tej samej kolejce Leśnik Manowo podejmował na własnym boisku Pogoń Lęborg. Zobaczmy, jak wyglądały sytuacje z tego spotkania. W 20. kolejce spotkań Leśnik Manowo Stroje Zielone podejmował Pogoń Lęborg. Pierwsze spotkanie tych drużyn w pierwszej rundzie zakończyło się zwycięstwem Pogoni 2-0. W rewanżu to ponownie zespół z Lęborka zaczął dominować. Przez pierwsze 20 minut to ta ekipa miała przede wszystkim świetne okazje strzeleckie. Najpierw rzut rożny, strzał za pola karnego nad bramką. Doskonała okazja Pogoni, sytuacja sam na sam, broni Zalewski. Jeszcze powtórka i obok bramki. Kolejna akcja w wykonaniu gości, strzał z bardzo daleka i z trudem broni Kajetan Zalewski. Jeszcze jedna próba Pogoni. Strzał z 16 metra, jednak niecelny. W odpowiedzi Leśnik, pierwsza groźna akcja po 20 minutach. Szatkowski uderza, jednak niecelnie. Goście ponownie w ataku, rzut z autu, piłka mija niemal całe pole karne, uderzenie jednak niecelne. 44. minuta spotkania. Gozdal zgrywa do Fiołka, uderzenie z dystansu, broni bramkarz dobitka Marcina Gozdala i jest gol na 1-0. Leśnik objął prowadzenie. W drugiej części gra była wyrównana. Najlepsza okazja Leśnika na to, by podwyższyć prowadzenie. Kontra, Szatkowski do Gozdala. Ten próbuje lobować bramkarza, jednak uderzenie jest niecelne. Goście skoncentrowali się przede wszystkim na stałych fragmentach gry. Rzut rożny dla Pogoni. Dośrodkowanie, spore zamieszanie. Michał Szałek, uderzenie i jest gol na 1-1. 69. minuta spotkania. Minutę później ponownie rzut rożny dla Pogoni. Daniel Wulkiewicz, jest gol na 2-1. Do końca spotkania Leśnik starał się odrobić stratę, jednak wynik już się nie zmienił. Ostatecznie Pogoń Lęborg pokonała Leśnika Manowo 2-1. Myślę, że od dawna nie mogliśmy powiedzieć po meczu, że byliśmy drużyną lepszą. Ja śmiem twierdzić, że w przebiegu całego spotkania byliśmy lepsi. Pierwsza połowa zdecydowanie, myślę, że nawet pod nasze dyktando. Udokumentowana bramką Marcina Gozdala. Było ponadto kilka innych sytuacji. Druga połowa schodzi Mateusz Myśliński. Filar naszej obrony, gry defensywnej, no i troszeczkę ta gra siadła. 20 minut w drugiej połowie nas nie było, tracimy w tym czasie 2 bramki. Końcówka, gonimy wynik, nie udaje się. Kolejna porażka.
Oczywiście w tej chwili mówimy tutaj o szczycie ligowej klasyfikacji. Gwardia jest na pierwszym miejscu, ale z drugiej strony też trzeba patrzeć na te zespoły, które walczą o utrzymanie. Pogoń Nabork zmierzyła się z Leśnikiem Manowo, Pogoń, która walczy o utrzymanie, ale tak patrząc na tabelę, to też tam jest mocny ścisk. Nie będzie wcale łatwo wygrywać z tymi przeciwnikami, choć przykładem w tej chwili jest Pogoń Szczecin czy KS Kwaszczyno, zespoły, które były na dole tabeli, a jednak się stawiają, zdobywają w kolejnych meczach punkty. Znaczy, tak jak mówiliśmy wcześniej, ta liga jest bardzo płaska i dwa mecze mogą zmienić tą tabelę tak naprawdę diametralnie, że jeden zespół z, dajmy na to, szóstej pozycji może spaść aż na 12 i na odwrót, więc tutaj do każdego spotkania trzeba się koncentrować na 100% i do każdego przeciwnika podchodzić z szacunkiem. Zobaczmy, jak wyglądała cała kolejka 20 razem z tabelą, a także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 20. kolejki spotkań. Gwardia Koszalin wygrywa z Winetą 2-1. Leśnik przegrywa na własnym boisku z Pogonią Lęborg 1-2. Sokół Kleczew rozbił Chemika Bydgoszcz 5-0. KS Kwaszczyno wygrywa z Lechem 2 Poznań 2-1. Remis w starciu GKS-u Przodkowo z Elaną Toruń 2-2. Bałtyk Gdynia wygrywa na wyjeździe z KKS-em Kalisz 2-1. Pogoń 2 Szczecin pokonała Jarotę Jarocin 2-0. Świt Skolwin pokonał Górnika Konin 2-0. W Daświecie przegrywa z Polonią Środa Wielkopolska 0-2. W tabeli prowadzi Gwardia Koszalin z drobkiem 41 punktów. 39 ma Sokół Kleczew, 38 Lech 2 Poznań, 37 GKS Przodkowo, po 35 Elana Toruń i Bałtyk Gdynia, 34 KKS Kalisz, 33 Jarota Jarocin, 28 punktów Świtu Skolwin. Dolna część tabeli, Pogoń 2 Szczecin 25 punktów, tyle samo KS Kwaszczyno. 24 ma w Daświecie, po 22 Polonia Środa Wielkopolska i Górnik Konin. 21 Chemik Bydgoszcz, po 20 Wineta i Pogoń, 6 punktów Leśnika Manowo. Program 21 kolejki, Pogoń 2 Szczecin podejmie Gwardię Koszalin, Chemik zmierzy się z Leśnikiem Manowo. Bałtyk podejmuje Sokoła, Lech zmierzy się z Jarotą, Polonia zmierzy się z GKS-em Przodkowo, Elana podejmuje KKS Kalisz, KS Kwaszczyno zmierzy się ze Świtem Skolwin, Wineta Wolin podejmuje w D-Świecie, Pogoń Lęborg zmierzy się z Górnikiem Konin. Patrząc na poprzednią serię pojedynków, trochę tak pod was grali rywale. Remis w starciu Elany Toruń z drużyną GKS-u Przodkowo, porażka Lecha 2 Poznań, no to takie właśnie wyniki, które wam przysłużyły się. Znaczy tak, a szczerze ja nie patrzę w tabelę i zajmuję się po prostu tym spotkaniem, co teraz gramy. Teraz zajmuję się spotkaniem z Pogonią Szczecin i to mnie najbardziej interesuje. Reszta tabeli tak naprawdę schodzi na drugi plan. Ale to tak zawsze, czy to jest taka filozofia trenera Tadeusza Żakiety? Od początku mówi, że koncentrujemy się na najbliższym meczu, nie na całym sezonie, tylko na najbliższym meczu. Znaczy nie, ja mam po prostu tak w zwyczaju, może też to u nas teraz w szatni tak weszło, żebyśmy nie patrzyli w tą tabelę, bo tak naprawdę zostało jeszcze bardzo dużo spotkań i no jeszcze wiele może się zmienić w tej lidze, więc patrzymy na następne spotkanie, a co będzie dalej, no to życie przyniesie. W pewien sposób to taki komfort psychiczny dla drużyny, bowiem od początku sezonu mówiło się przede wszystkim, Gwardia walczy o utrzymanie, a co będzie dalej, co będzie do przodu, to już jest inna sprawa. Oczywiście budowano w jakiś sposób drużynę, nie została ona osłabiona po poprzedniej rundzie, a w zasadzie uzupełniona. Odszedł Mateusz Kołodziejski, w to miejsce Przemysław Brzeziński, pozostali zawodnicy praktycznie z pierwszego wyjściowego składu pozostali. Zatem można powiedzieć, do tej pory graliście bez presji, ale z drugiej strony w jakiś sposób mimo wszystko, jak już jest ta pozycja lidera, to nie tylko jest presja na was, ale też i rywale zupełnie inaczej do was podchodzą. Znaczy rywale na pewno inaczej podchodzą do nas jako do lidera, ale ja uważam, że presję to może mieć lekarz przy operacji albo ktoś, kto jest bezrobotny i musi wykarmić rodzinę. Piłkarze nie mają presji, tylko robią to, co kochają i nie ma czegoś takiego u nas. Miejmy nadzieję, że tak będzie. W najbliższej kolejce Gwardia Koszalin bez presji, jak słyszeliśmy, walczyć będzie na wyjeździe z Pogonią 2 Szczecin. Wcale niełatwy przeciwnik. Pogoń pokazuje, że ma bardzo mocno walczyć będzie o pozostanie w lidze. Leśnik Manowo w tej kolejce mierzyć się będzie na wyjeździe z Chemikiem Bydgoszcz. Dwa ciekawe spotkania, oba wyjazdowe. Jak państwo chcą się wybrać na te spotkanie, to serdecznie zapraszam. A jak nie, no to pewnie skróty zobaczymy tutaj w Lidze Max. Moim państwa gościem był dzisiaj Michał Schubert, Gwardia Koszalin. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I zapraszam państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.